Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No, jak możecie zauważyć, bagno, bagno i jeszcze raz bagno. Tutaj liście rzepy. I chodzę sobie tak po podwórku, chodzę. Mówię, co by tutaj zrobić, no co by tu robić. Tak się nic nie chce robić, a tyle jest do roboty. I tak sobie przechodzę. Koło poczciwej 60. Patrzę, a tu, co tu się stanęło? Mówię, ja, jak to możliwe? Olej, mówię, skąd ten olej? Patrzę, oczywiście, tutaj z wałka WOM cieknie olej. Przed myciem nie ciek, po myciu cieknie. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Byłem z 60 na przeglądzie, oczywiście przeszła wszystko jak należy. Przyjechałem do domu, postawiłem ciągnik, następnego dnia kałuża. No i co tu robić? No co tu robić? Trzeba po prostu, olej będzie trzeba chyba spuścić i dzisiaj się chyba tym zajmę. Co prawda tak mi się nie chce, ciągnik idzie tak do remontu, by to się zrobiło przy okazji. No ale jeszcze mam dwa pola do zaorania, tak? Ogródek jeszcze. No i co? No i ten olej będzie kapał, no po prostu będzie kapał, dość sporo się jego leje. Więc chyba będzie to trzeba zrobić, nie jest to jakoś skomplikowane. Miałem jeszcze tutaj uszczelniać ramiona podnośnika, o. Bo tutaj z jednej strony mi właśnie olej leci. No ale teraz trzeba wałek uszczelnić, no i to trzeba będzie wziąć wiaderko, spuścić olej, rozkręcić ten dekielek tutaj od obudowy wałka i wybić, czy wyciągnąć uszczelniacz. Pies i kot, przyjaciele. No, wyjąć ten uszczelniacz, kupić, założyć nowy i kurde, i skręcić z powrotem. No nie wiem, trzeba by jakieś wiaderko poszukać. Trzeba by jakieś wiaderko poszukać w tym całym bałaganie. Dobra, tu nie patrzcie na to. Idę sobie wiaderko jakieś ogarnę. Dwa wiaderka, bo to będzie około 30 litrów oleju, 25. I będę musiał to spuścić i chyba się tym zajmę na razie. A będzie jeszcze kilka odcinków odnośnie tej bramy, odnośnie bramy pod wiatą. No i jeszcze będzie trochę odcinków, także idę po wiaderka i widzimy się przy 60. Dobra, wiadereczka mamy przyszykowane, czyściutkie roki, odejdź. I teraz będziemy się musieli położyć pod poczciwą 60. Dobry klucz? Dobry. Tu. Ze skrzyni czy stamtąd można spuścić? Dobra, jeden ciop. Jak się będzie odkręcać, to się najwyżej tam jeszcze. O, złapie. No. Taka robota. Ty patrz, lepiej na do wiaderka leci, bo kurde, później nie zakręcę. Trochę czarny ten olej. Ile? 2 lata był wymieniany. Czy rok temu? Nie wiem. Jakoś tak. Trochę opiłków jest. To norma. Dobra, zakręcaj. Dobra. Jest. Jedno wiaderko mamy. Kto tam do mnie dzwoni?
Halo? No witam, witam. Mo, jestem dzisiaj. No można podjeżdżać, jestem cały czas w domu. No to na razie. Dobra. Pan Andrzej przyjedzie. I drugie wiaderko. Hop. Dobra, powinno chyba wystarczyć. To zostawię, to będzie kapać. Ja pójdę, bo ma przyjechać klient po zboże. O, tutaj już chyba mniejszy ciurek jest. Dobra, chyba się nie przydaje. Później to wlać do środka. Ja pierdzielę. To będzie 17. Olej spuściłem. Olej spuściłem. Można by to... O. Olej spuściłem. Teraz można by przystąpić do odkręcania tego dekielka. Klucz 17. Odkręcimy. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Ciekawy jestem, czemu to się stało tak. Prawdopodobnie, raczej kiedy ja to wymieniałem? 2 lata temu chyba to wymieniałem, albo 3 lata temu to wymieniałem. Prawdopodobnie przydałoby się już wymienić ten wałek. Znaczy ten wałek, bo on jest tam delikatnie chyba, jak właśnie ten uszczelniacz jest, on już jest delikatnie tam, nie wiem, wytarty. I choćby będzie nowy uszczelniacz, to może gdzieś tam się delikatnie pocić. Niestety, ale bateria mi wysiadła. Nie wiem czemu, była naładowana. Dobra, śrubki odkręciłem. Można by to podstawić teraz, w razie czego, jakby tu jeszcze trochę oleju gdzieś. Stachu, ale się silikonu nawalił ostatnio. A nawaliłeś silikonu? Teraz nie chcę odejść. Odejdź, co ma nie odejść? O kurde. No dawaj, 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 dawaj. Dobra jest. Aha. No i co tutaj widać? Trzeba będzie tak, uszczelkę kupić, bo ta się już popsuła. I uszczelniacz nabić nowy. Tam mam szmatkę, zobaczymy, co jemu dolegało. Korek. No jest trochę tych opiłków. Masełko jakieś. Co mu tu dolegało? Wytarł się czy nie? Nie wiem. A tu jest trochę przytarty. To było tak. Dołem był trochę przytarty. Dołem był trochę przytarty i może przez to zaczął puszczać. Jak trochę było tutaj tego. Kurzu, nie kurzu, to się zalepiło. No i tak się troszeczkę tam gdzieś, wiadomo, pociło. A teraz jak umyłem to dość dobrze, no to zaczęło się lać. A widać, że tu wałek już jest. O, jest
Wałek jest po prostu już tutaj, kurde, wyświechtany. Tak czy siak będzie... Będzie po prostu... No co jakiś czas będzie po prostu, trzeba będzie wymieniać ten uszczelniacz, albo po prostu by trzeba było wymienić cały ten wałek WOM. O wy kury, uciekać mi stąd. Wszystko jest. Mulce. Wałek przekaźnika mocy. Dobra, jest. Wałek przekaźnika mocy. To jest to. To jest to. Czyli to jest to. Odpada, to odpada. To jest to. 38. 38 pokrywa. 39 uszczelka. Rozwali mi zaraz te drzwi. 39 to jest uszczelka. 40. Pierśnie uszczelniające 35 na 56 na 12, to tam jest na 10, dobra. Już wróciłem właśnie z częściami. Teraz sobie może to jakoś odtłuścimy. Dekielek też. Kupiłem jakieś silikonowe te uszczelniacze. Powinny być dobre. Wszystko dobre. Zobaczymy. Wziąłem dwa na wszelki wypadek, jakby jeden gdzieś się uszkodził, nie daj Boże. Fajnie wchodzi. Coś takiego znalazłem. Delikatnie, dobrze na ziemi. Tylko nie uszkodzić. Dobra, jest. Niech to wyschnie. Uszczeleczka też jest. Dobra, silikonik troszeczkę musi być. Dobra. Jakiś zwykły silikon tam. Dobra. I zaraz będzie 60 chodzić. Musi chodzić, bo jeszcze kilka tych prac jest zrobione, jak wspominałem wcześniej, do zrobienia. Więc wiecie, trochę olejku tu na wargę, żeby nam się nie podwinął w czasie zakładania. A jeszcze trochę uszczelka. O. I tu jeszcze troszeczkę silikonyku. Damy. O co, nadmiar zawsze wyciśnie na boki. No i dobra. To było tak, powiedzmy. Dobrze jest? Chyba dobrze. Śrubeczki i będzie po robocie. Zobaczymy, czy się nie będzie lać. To może różnie być. Bądźmy dobrej myśli, że nie będzie się to sączyć. Chociaż na sezon wytrzyma w miarę jako tako. Co się nie chce zakręcić. Dobra. Jeszcze jedna.
I zakręcę to i widzimy się przy wlewaniu oleja. Oleju jeszcze, o, jeszcze korek muszę zakręcić, bo będę tu wlewał od góry, a od dołu będzie leć. Dobra, patent już zrobiłem. Tutaj w tym lejku jest siteczko, dlatego przez nie będę wlewał ten olej. I tak on się prezentuje. Chyba nie jest jakiś bardzo tragiczny. 60 jeszcze. Sezon przelata. Co ma nie przelatać? Tylko ciekawi mnie, ile się to będzie lać. I jak ja to mam lać? Z tamtej strony trzeba było. Kurde. To się będzie lać i lać. No nic, dobra. Jak to zaleję, to wam jeszcze coś dogram może, bo tutaj mi zejdzie z dobre 15 minut. No, olej dalej się wlewa, a bateria mi się kolejna kończy już w GoPro. Także cóż mogę tutaj jeszcze wam dopowiedzieć. Jak na razie nie widać, żeby się stąd gdzieś kapało. Zobaczymy, jak będę orał, co się będzie dziać. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Jeszcze jedno wiaderko przede mną. Myślałem, że zejdzie 15 minut. Już jest 15 minut, także będzie pół godziny. Piesek sobie śpi pod Ruskim. Nie? Śpisz? A tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba taki odcinek z wymiany uszczelniacza przy wałku WOM w 60. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam was i do następnego.